Był ciężki, bo widać, że Lech to dobra drużyna, zresztą był widać też po stworzonych sytuacjach, ale mieliśmy więcej szczęścia. Udało nam się w tych takich trudnych momentach zdobywać bramki. 2-0. Czy przy stanie 1-0 dla nas Karolinetti miał taką świetną piłkę i gdyby to trafił, mogłoby być zupełnie inaczej, ale my się cieszymy, że dowieźliśmy 2-0 i naprawdę naprawdę jeszcze z czego cieszyć. Czuję się bardzo dobrze w końcu, szczęśliwy, zagrałem, choć sam się zastanawiałem, jak zareaguje mój organizm na to, bo dawno nie grałem w pierwszym składzie, ale cieszę się, że trener mi zaufał i myślę, że po części mu się odpłaciłem. Nawet tak w końcówce spotkania rozmawiałem z Kendim, że bardzo dobrze graliście w piłkę, ale brakowało właśnie też skuteczności i tak bym to określił, że piłkarsko fajnie, ale no jednak gdzieś ta skuteczność szankowała. Przede wszystkim szczęśliwi, że wygraliśmy ten mecz, bo to było ważne, żeby to, co zbudowaliśmy przez cały sezon, nie stracić tego w ostatnich kolejkach, gdzie to zmęczenie, można powiedzieć, troszkę się nawarstwiło kolegów, którzy grali przez większość rundy. Szczęśliwy i możemy jechać do rodzin, odpocząć, a potem wziąć się do ciężkiej pracy. Wyjeżdżamy na urlopy, także naprawdę będziemy się cieszyć z tego, że jesteśmy na pierwszym miejscu i pokonujemy Mistrza Polski.